Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl. Wrocławianie do finału awansowali bardzo pewnie. Z różnych przyczyn nie wystąpili w najmocniejszym składzie. Mimo okazałego zwycięstwa, starcie z Kozłami nie było spacerkiem. Łatwo nie było. Może wynik wskazuje na to, ale jednak troszkę się męczyliśmy. Prawdopodobnie dlatego, że nie mieliśmy kilku podstawowych zawodników, kilka kontuzji, kilku niemało z przyczyn osobistych nie mogło wziąć udziału w meczu. Mecz wygrany to jest najważniejsze. Sporym wyzwaniem, z którym w weekend wrocławianie musieli się uporać, była aura. Było męczące, gdyż było 30 ponad stopni, mieliśmy czarne stroje, czarne kaski, co również przyciągało słońce. Aczkolwiek trenujemy w takich warunkach, nie jest to dla nas żadna przeszkoda. W pierwszej połowie zrobiliśmy swoje i to było kluczem do sukcesu. Wiele osób twierdzi, że był to mecz bez historii, bo tak naprawdę w pierwszej połowie, wygrywając już po dwóch kwartach 26-0, wiedzieliśmy, że będzie to podobne spotkanie jak wcześniejsze mecze z Kozłami Poznań, więc druga połowa to już było takie bardziej rozluźnienie, żeby nie stracić zawodników przed finałem, żeby nikt nie złapał kontuzji, czy też przypadkowe jakieś kary, wykluczenia. Więc pierwsza połowa to faktycznie była mocna walka, a w drugiej połowie była to już walka przede wszystkim z warunkami atmosferycznymi. W wielkim finale Mistrzostw Polski rywalem Panthers będzie Seahawks. Mecz rozegrany zostanie w Gdyni, to jednak wrocławianie będą jego gospodarzem. Własne boisko tutaj niewielkie ma znaczenie. Praktycznie według tam statystyk i tak dalej jesteśmy gospodarzem tego spotkania, więc tak jakby nam ten zaszczyt przypada. A już graliśmy tak samo w zeszłym roku z Eagles, którzy w Warszawie mecz się odbył, więc tak naprawdę też mieli teoretycznie przewagę własnego boiska. Też wygraliśmy, więc myślę, że w tym roku może być podobnie. Pantery z optymizmem czekają na finałowe starcie. Jeśli chodzi o to, kogo lubimy, nie lubimy, to gdzieś tam jednak większość drużyny ma lepsze stosunki z drużyną Eagles, ale może to i dobrze, że Seahawks wygrali, ponieważ tutaj nie będzie konieczności wywoływania tej dodatkowej sportowej złości. Ona już jest, pierwszy mecz Seahawks przegrany, drugi mecz wygrany, więc jest remis. Tak? W finale mamy szansę pokazać, kto z pierwszego i drugiego miejsca po tym sezonie jest tak naprawdę najlepszą drużyną w kraju i to jest chyba dla zawodników najlepsza motywacja. Czy ma różnicę to, że gramy u nich w Gdyni? Na pewno, ale to też nie jest ich stadion, więc oni też na nim zagrają po raz pierwszy. Wiemy, że z Wrocławia wybiera się duża grupa kibiców, a wiemy też, że nawet jeśli nasi kibice są przeciwko dużo większej grupie lokalnej, są i tak w stanie ich przekrzyczeć i zrobić naprawdę dobrą robotę na trybunach. Mecz o złoto 2 sierpnia w Gdyni. Centrum Skłosza Redeko. www.redeko.pl